Cześć, jestem Piotr5, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Penumbra. Penumbra Requiem. Jesteśmy w stacji mocy i kontynuujemy przygodę. W tym miejscu pamiętam, długo się męczyłem, żeby ogarnąć, o co chodzi. Nie byłem zbyt kumaty, może coś się zmieniło w tej materii, ale wątpię. Dobra. Czyli tak. Problem polega na tym... No na razie tam nie chcemy iść, chyba. Weźmy tą kulę najpierw. W ogóle jak ją dotkniemy, to pierdolnie nas... No właśnie, pierdolnie nas. Mocno pierdolnie. Słuchajcie... tak się zastanawiałem ostatnio nad strukturą mojego kanału na YouTubie. W sensie, jak zakładałem ten kanał, to wszyscy wiedzieli, że był on z myślą... Tworzony był... Z myślą o horrorach. Przede wszystkim horrorach właśnie i grach jakiś tam typu survival. Potem troszkę zmieniłem swoje jakieś tam gamingowe przyzwyczajenia i zacząłem nagrywać również inne gry, które niekoniecznie się spodobały ludziom na YouTubie. Jest wiele serii, które są praktycznie w ogóle nieoglądalne i tak się zastanawiam po prostu, czy... Umiem rozpoznać śmiercionośny laser, kiedy go zobaczę. Ten taki nie jest chyba. Chodzi o to, żeby tą kulę przenieść bez dotknięcia w te promienie. Bo ona nam się ta kula steleportuje, o właśnie, z powrotem w to miejsce. Także fajnie nie jest. Będzie siermiężnie i ciężko. O kurwa. Co to było do chuja? Przepraszam, nie? Ale światło mi zgasło w pokoju, jak... Nie wiem, czy na kamerce będzie to widać, albo mi się wydawało. I to jest do sprawdzenia, nie? Bez kitu. Co się dziwne rzeczy dzieją. Ach, obym tylko, kurczę, tutaj za długo nie przesiedział w tym miejscu. I tak się zastanawiam właśnie, czy czasami... Kurwa! Czy czasami nie robić tylko horrorów właśnie i Penumbra, a customy do Amnezji, tylko wiecie, to po jakimś czasie się robi naprawdę niestraszne już. Na przykład customy przestają mnie straszyć, bo się przyzwyczajają do pewnych wydarzeń, pewnych jakichś tam skryptów i historii, które się w takim w customie dzieją. Aha, no i ja jestem ciekaw, jak ja mam to kurwa zrobić teraz. Czy to jest nie do zrobienia, chyba że skrzynka pomoże. I na przykład wczoraj był mnie Michael właśnie w domu i kurczę, graliśmy sobie w Mortala. I jeszcze tak się nie bałem jak wczoraj, nie? Znaczy nie przestraszyłem się, bo bać się to może się nie bałem, ale przestraszyłem się cholernie mocno. W Mortalu, w tym nowym, jest coś takiego jak komnata właśnie do odkrywania różnych dodatków do gry. Jak się ma kasiorę zebraną w czasie grania, to można tą kasiorę wydawać na różne właśnie... na otwieranie... O właśnie, to jest jajo. Na otwieranie takich dodatkowych jakby... skrzyneczek takich dodatków. No i jest coś takiego jak zejście do podziemi, do pajęczej jakiejś tam, kurczę, twierdzy i w tamtym miejscu skaczą na ciebie pająki, ja o tym nie wiedziałem. I gdy wyskoczył ten pierwszy pająk, to naprawdę był krzyk. Pierwszy raz skrzyknąłem ze strachu, jak w grze jakiejkolwiek. No może nie pierwszy raz, rzeczywiście. Ale no, na pewno to nie było fajne. Dobra. O, ciekawostka. Nie wiedziałem, że to można klikać. Tu nic, nie? Chyba, że tu... Ła, ja się przestraszyłem, ja pierdzielę. Dawaj tutaj skrzynkę i rozwal... Nie wiem. I just wanna give it up. I just wanna fuck it all. Jak to kurde zrobić, powiedzcie mi. Dobra, pójdźmy dalej po prostu. Zobaczmy, co tam dalej się kryje. Aha, tutaj trzeba tą kulę. No fucking shit. Jakoś to kiedyś zrobiłem, pamiętam, tylko jak cholera jasna, to nie mam pojęcia zielonego, nie? Jakiś jest na to patent, ale... A, i słuchajcie, mówiliście, żebym nagrywał w 60 klatkach takie serie, ale w zwykłym HD, nie Full HD, wtedy będę mógł szybciej to wrzucać w YouTube. Także ten odcinek po prostu spróbujemy tak zrobić, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Podejrzewam, że większość ludzi nadal używa zwykłego HD, nie Full HD, mimo że to jest... coraz częściej technologia używana, to... Wiem! Przypomniałem sobie, jak ja tą kulę wcześniej przeprowadzałem.
Aj kurde! Cwaniaczek odpalił się tam w tym miejscu. Gnój mały. Chodź to jeszcze raz, ale przynajmniej mamy patent, nie? Teraz to zrobimy, panowie. I pani. O, ten laser tu jest długo nieaktywny. Kurde! Ja pierdzielę, dlaczego to się dzieje zawsze jak ja wrzucam tę kulkę? Fucking shit. Nie, nie wrzucam teraz, pieprzę to. Poczekam aż ten... aż spadnie ten laser. Zajebiście, jest, dobrze. Ty spieprzę, bo ty nie jesteś potrzebny tutaj. Teraz tam. Okej. Kurde. Trochę się cykam. Yeah! Fuck yeah! Ruszyliśmy coś wreszcie, kurde. O fuck, się przestraszyłem. No i zajebiście, leci sobie. I teraz tą kulkę trzeba będzie prowadzić przez całą trasę, aż do końca. Co nie będzie łatwe wcale. Nie było tego wcześniej. Dzień dobry. Cześć, Red. Czy mnie słyszysz? Nie ma. Nie, czy powiem, natomiast najpierw się herbatki, pozwolicie. Ach, poczucie humoru Reda nie zniknęło wraz z jego pulsem. Kulka została wykonana i ciało twojego umysłu myślało, że to po prostu kolejna winylowa płyta. A jednak oto ja, Red, twój wierny towarzysz, który powrócił nie tylko na gwiazdkę, ale hurtowo na wszystko, co nastąpi. Nie wiem, czy się cieszę z tego powodu. Dobra, no chuj, jak się przyda później, się przyda później. O, w dupę. Nigdy nie lubiłem tych skoków. Ważne, żeby być wyżej niż ten następny bolec i już prościej znowu. O, tak. Jest teleport, w porządku. Pamiętam ze starych czasów, jak się ta gra cięła, w tym miejscu zwłaszcza, bo tutaj jakiś bug w ogóle był i kiedyś to nie było dostępu do patchy, tak jak teraz, że na Steamie sobie odpalam Penumbrę i mi się automatycznie patch instaluje. Chyba zapisałem grę w piątką przed chwilą. Tak, także kiedyś to trzeba było wszystko ściągać ręcznie i to nie zawsze jakoś się kumało to wszystko, dlatego jak się gra psuła, to po prostu się grało zepsutą grę i już. Jest. Teraz górą. Wykryte klucze. Wykryte klucze. Poprzednio równa się 2. No ładnie, ładnie nam to idzie, nie powiem. O cholera, pamiętacie to? Ja chyba wiem, o co będzie tu chodziło zaraz. Ale nie mogę tego ruszyć, nie wiem czemu. Wow. Tak, właśnie. Ajajaj, te skojarzenia, co? Te skojarzenia. Aż mi ciary przeszły, jak to zjechało na dół. Teraz tak, teraz... Porządeczku, żołądeczku. Okej, ale co? Utknęło? No to nie fajnie. A gdzie mam tu wejść po tej drabinie? No bez jaj. O co tu chodzi? Czekajcie chwilę, muszę ogarnąć tutaj ten temat, bo... bo w tej chwili nie wiem, co się dzieje. Znaczy, na pewno dobrze idziemy, nie? Bo... nie ma innej opcji. Ale... no okej. Nie wiem. Czekajcie, a może wiem.
Moment. Wiem chyba o co chodzi, to będzie czasówka, więc... W lewym górnym rogu robi mi się coś dziwnego. Nie wiem co to jest, ale... No dobra, ale to za szybko jeszcze, mimo wszystko leci. Słuchajcie, nie wiem czy to będzie takie proste, jak mi się wydawało na początku. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, jedźmy dalej. Może tutaj czegoś jeszcze nie odblokowaliśmy po prostu i ta kula musi zjechać po prostu dalej. Także pójdźmy w tamtą stronę. Sami widzicie, że tutaj trzeba jeszcze wiele rzeczy pootwierać, to nie jest takie chłop siup. I tam na dół musi ta kula zjechać, tam są jakieś w ogóle generatorki, to trzeba poniszczyć, takie tam pierdoły. Skakujemy. Ta drabina tym się cięła jak nigdy, nie? Bez kitu. Miałem taki problem z tym głównym zawsze. Okej, no i jesteśmy dalej. No tutaj lepiej tędy trzeba iść rzeczywiście. A tam różne dzienniki, różne pierdółki, to trzeba wszystko po... Spoko, dziwnie się zrobiło, nie? Cicho. Książka, ała. Głowa mi coś dzisiaj boli. I kolejne dziwne zjawisko. Odnoszę wrażenie, że jestem obserwowany, lecz mniej bezpośrednio. Jak gdyby ktoś słuchał moich myśli. Tak jest! Słyszę cię tam! Dyszysz i wysysasz każdą moją myśl, jak jakiś wynaturzony anioł stróż! Jak możesz być w mojej głowie? Gdzie jesteś? Pokaż się! Grubo. Bardzo grubo. Okej, nie wiem co robię w tej chwili. Czekajcie, 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 bo tutaj trzeba to dobrze zorganizować. Okej. Czyli ta kula chyba jeszcze do nas nie przyjechała. Gdzie jest ta kula w ogóle? Cholera jasna. No nie ma jej tam. Będzie ciężka, ciężka przeprawa, coś czuję. Okej, to jest otwarte. No... O Jezu, się zamachnąłem. O, dobra. Dobra, to się otwarło, więc tutaj trzeba będzie tą kulę teraz puścić. Tylko kurczę, gdzie jest ta kula? Chyba wyżej trzeba iść, co? Tak mi się wydaje. Nie, nie zabij się, nie zabij się. O fuck. O fuck, fuck, shit, co to kurwa jest? Co to było do diabła ciężkiego? Nie widziałem tego wcześniej. Gdzie jest kula? Dobra, chodźmy na górę. Ale się zesrałem prawie normalnie. Czekajcie, muszę ustawić sobie kabelek od mikrofonu, bo mi lata po całym biurku. Okej, dobra, chodźmy tędy. O fuck, nie spadnie mi tu. A, widzicie, i teraz trzeba iść tam, bo tam ta kula gdzieś się... O, będziemy mieli przy okazji jajo? Faza w ogóle. Ej, a ciebie jak mam tu przepuścić? Okej. Już widzę. Już widzę. Dobra, to teraz tak, ty. Pięknie, dobra, robimy postęp. Niech wie co dalej, ale spoko. To po co ty tutaj jesteś w takim razie? Ty i całe to gówno. Nie wiem. Ale pimpamy dalej. O, jest tam. Widzicie? Tam jedzie. O, wpadł do środka. Coś pięknego.
No i teraz będzie zabawa z tym. Ale damy radę, bo jesteśmy inteligentnymi ludźmi i potrafimy takie zagadki rozwiązywać. Co to dla nas jest taka tam kuleczka? I to jesteś z tej strony, tak? Trzeba się teraz puścić przez całą tej długość tego. Dobra, w porządeczku. No to wystarczy tylko poklikać parę razy dobrymi dźwigniami i to samo się zrobi wszystko. Dawaj, fej. Okej, okay, czyli nie ty jesteś nie od tego. O, pięknie. Pimpaj dalej, pimpaj dalej, pimpaj dalej, pimpaj dalej. Ładnie, ładnie, dobrze. Teraz jak, środek? Nie wiem, może środek. Dobrze. W porządku, to jest łatwe. A, i teraz ty, a ty byłeś, zdaje się, tym. Spoko. Zjechało na dół. To gdzie to teraz jest, to jest dobre pytanie. Patrzcie, zjechało całkiem na dół. Ale jajce. Tylko jak ja mam zjeść teraz na dół całkiem, to jest też dobre pytanie. No okej, okay, coś tu się rozpierdoliło. W porządku. Tylko teraz... Nie wiem, cofnijmy się może, czy coś. Chyba tędy, co? Nie! O chuj! Kontynuuj, please. Tylko mi nie mów, że ta kulka... Dobra, chuj, zrezygnujemy. Dobra, żyje. Jest, dobra, spoko. Jedzie, ale faza. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy nie? Nie, nie miało żadnego sensu. Dobra, czyli teraz bądźmy po prostu ostrożniejsi, tak? A nie, kurde... Na szczęście tu jest autozapis. To nie to co w Wieśku dwójce, że ja kurde padam i muszę od nowa rąbać cały kurde ten. Nie wiem, latarka jakoś mniej mnie przekonuje, chyba niż ten glowstick, ale lepiej widać troszkę. Czyli dobrze, teraz powinno się odblokować to gówno. Nie wiem, dzwonimy do Reda? O cholera. No, pięknie. Dawaj teraz, jakaś winda się powinna odpalić czy coś, nie wiem. Nie wiem, nic się nie odpaliło. Tak naprawdę. No i dupa. Chyba, że o czymś nie wiem. Z jakiej paki? Jak tam się dostać w ogóle? Jestem troszkę skołowana. No nie, tutaj to raczej... Okej. No okej. Okej. Nie ryzykowałbym ze skakaniem na drabinie, ale... Okej, niby okej, ale i tak jest dupa, bo znowu jestem tutaj, a to mnie nie urządza. W ogóle mi się to nie podoba. Chyba, że robię coś źle, a na pewno robię źle. Dajcie mi tutaj zejść. Wejść po drabince na górę. Fakt, to jest skomplikowane wszystko, nie lubię tego miejsca. Dalej jest już łatwiej, ale tutaj to jest jakaś w ogóle siermięga, nie? Dobra, czyli tutaj jakiś był sens tego, że myśmy tutaj weszli, nie? O właśnie, to chyba jest to. Patrzcie, wszystko się potwierało, dobrze. Czyli przez przypadek rozwiązałem zagadkę w sumie, bo tam ja myślę, że nam wystarczy tylko napierdzielać tymi bramyczkami, tak żeby ta kulka zjechała na dół, ale nie wystarczy. A, okej. O, napierdalaj. Zniszczmy tu wszystko. Pozostał jeden klucz.
Powtarzam, cholera. Został jeden klucz. Czyli jeszcze jeden klucz jest do znalezienia, do wzięcia. Zniszczenie za 5 minut. Jak zniszczenie za... Ale ja dwa potrzebuję klucze, zdaje się, nie? Czy nie? Fuck, zniszczenie za 5 minut. Spierdalam stąd. A ten klucz trzeba jeszcze zdobyć jeden. Jak ja mam to zrobić? Już chyba wiem, jak ja mam to zrobić. Tylko to nie będzie proste wcale. Albo i nie wiem, jak to zrobić. Na jakiego cholerę tutaj jest to gówno? Tam trzeba wejść, naprawdę. Zniszczenie za 4 minuty. Jak? Nie! W dupie to mam, uciekam stąd. Wyżej, 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 wszystko wyżej. Idźmy po tej rurze. To jest dobry pomysł. Tylko, że to będzie zamknięte, fuck! Nie, jest, dobra. Piąte, jesteś po prostu durnie mi tyle. Całkowita liczba kluczy równa się wystarczającej do wyjścia. Bardzo dobrze. Tylko to mnie cieszy w tej grze najbardziej, że mogę stąd wyjść. Już, pimpaj. Na pełnej! Speedrun! Uff! Nie wiem, co tam się działo, jak się przekroczyło te 2 minuty, te 4 minuty. Ja tam byłem raz, jak minuta mi została do końca i bałem się, że wybuchnie wszystko, ale... Ale przetrwałem. Przetrwałem. Tutaj też jest śmiesznie. O, Facebook mi się odzywa. Dobrze, słuchajcie, ten etap sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, żałujcie, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie.